Gość Radia Lublin. Na zegarze prawie 15 minut po godzinie 8. Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest dawno niewidziany i niesłyszany w naszym radiu Radosław Brzuska, szef gabinetu politycznego ministra edukacji i nauki. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się panu redaktorowi, kłaniam się państwu. Dzisiaj rozpoczynają się testy przesiewowe na obecność SARS-CoV-2 dla nauczycieli klasy od pierwszej do trzeciej szkół podstawowych, także pracowników obsługi. Badania są dobrowolne i bezpłatne, potrwają do 15 stycznia i na początek pytanie, jakie jest zainteresowanie wśród tej grupy tymi testami? Zainteresowanie spore, bo mówimy o testowaniu 165 tysiącach osób, a więc bardzo znacząca grupa, a to oznacza, że ten test pozwoli rzeczywiście zwiększyć, w realny sposób zwiększyć bezpieczeństwo szkół, gdy te rozpoczną pracę, a cały czas mamy nadzieję, że stanie się to w kolejny poniedziałek za tydzień. Czy jest w ogóle na to szansa? No bo to dzisiaj pytanie, które zadaje sobie wielu i nauczycieli, i rodziców, no pewnie też sami uczniowie, no bo cały czas nie mamy tej ostatecznej decyzji w tej sprawie. No i czy w ogóle należy się jej spodziewać? Jest to wariant wciąż najbardziej prawdopodobny. Wariant na pewno mocno oczekiwany przez wszystkich, również przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i przez pana ministra Przemysława Czarnka, ponieważ ta nauka zdalna nigdy nie dorównuje, nawet w najlepszych realizacjach nie dorównuje nauczaniu stacjonarnemu. To nauczanie stacjonarne jest nam potrzebne ze względu na efekty kształcenia, jakie chcemy osiągnąć, ale również ze względów tych profilaktycznych, wychowawczych, bo wiemy, że ten nienaturalny sposób spędzania czasu przez młode pokolenie w domu, w pewnej izolacji, bez kontaktów rówieśniczych, to jest stan wyjątkowy, stan, który powinien trwać tylko tak długo, jak to jest konieczne. Dlatego też powrót klas 1-3 już najbliższy poniedziałek to ten wariant, którego najbardziej oczekujemy. Nie jest to wariant, co do którego mamy pewność, to rozstrzygnięcie rzeczywiście zapadnie w ciągu najbliższych kilku dni, będzie motywowane względami epidemiologicznymi, będzie motywowane danymi, które będą się pojawiać, ale też i tymi prognozami skomplikowanymi wyliczeniami matematycznymi, które pozwalają uzyskać to, co jest bardzo trudne, a więc pewną prognozę przyszłości. To jeszcze chciałem dopytać, bo rozumiem, że w tej chwili ten wariant, jedyny wariant rozpatrywany, jeśli chodzi o powrót, ewentualny powrót uczniów do szkół, dotyczy uczniów tych klas najmłodszych. Jeśli chodzi o uczniów starszych, na razie nic się nie zmieni? Chodzi o to, aby to doświadczenie z najmłodszymi potwierdziło, że codzienne funkcjonowanie szkół nie powoduje wzrostu zachorowań, wzrostu zakażeń, nie staje się źródłem pogorszenia tego, o co wszyscy się troszczymy, a więc zdrowia Polaków, a wówczas uzyskując takie potwierdzenie będziemy mogli, mam nadzieję, dość szybko zaprosić do murów szkół w pierwszej kolejności zapewne uczniów klas ósmych i maturzystów, którzy są w zupełnie wyjątkowej sytuacji, w wyjątkowo dużej potrzebie spotkania się z nauczycielami, przeprowadzenia próbnych matur, próbnych egzaminów ósmoklasisty i w dalszej kolejności poszczególnymi etapami edukacyjnymi będzie młodzież powracać do szkolnej normalności. Tymczasem opozycja zarzuca, że w kwestii otwarcia szkół panuje chaos. Koalicja Obywatelska oczekuje od ministra edukacji szybkich i konkretnych decyzji w tej sprawie. Krystyna Szumilas i Kinga Gajewska z Koalicji Obywatelskiej właśnie proponują, by w klasach 1-3 każda klasa miała lekcję tylko z jednym nauczycielem i żeby no właśnie to spowodowało, że ten powrót będzie szybszy, pewniejszy. Co pan na to?
Problem z opozycją, również z tymi politykami, którzy przynajmniej z założenia specjalizują się w edukacji, jest taki, że no nie zadają sobie trudu, aby zapoznać się z rzeczywistymi propozycjami ministra edukacji. Ja obserwowałem to na gorąco, kiedy w piątkowy wieczór minister przedstawił bardzo precyzyjne, ścisłe informacje o tym, w jaki sposób odbędzie się powrót do szkół. Zaprezentował wytyczne, które rozstrzygają te kwestie wspominane przez panie poseł. Za chwilę zobaczyliśmy tweety, w których potwierdziły panie, że nie znają po prostu tego, co było treścią konferencji prasowej, konferencji pilnie śledzonej przez olbrzymią większość mediów. No właśnie, tutaj te zarzuty się pojawiają, ale jeszcze chciałem wrócić do kwestii testowania właśnie, bo też nie wszyscy są przychylnie nastawieni do takiej formy testowania nauczycieli i pracowników obsługi, dodajmy też także. Choćby prezydent Częstochowy w liście do ministra zdrowia mówi, że no, taki system może okazać się mało skuteczny, ale też myślę, co istotniejsze, wątpliwości w tej kwestii także, zdaje się, w czwartek wyraził wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski i w jego ocenie, jeśli miałoby to być skuteczne, to trzeba by je co jakiś czas powtarzać. To jak to jest z tymi testami? Pytanie no może ważniejsze, czy jest rzeczywiście jednomyślność w tej sprawie w resorcie? Jednomyślność jest, wątpliwości, jak pan określił, oznaczają tak naprawdę te, które zgłosił pan minister Piątkowski, oznaczają tak naprawdę po prostu świadomość, iż takie przesiewowe badania nie dają nigdy kompletu informacji, nie dają pewności, że do jakichś sytuacji zakażeń nie dojdzie, natomiast z całą pewnością zwiększają one prawdopodobieństwo tego, że sytuacja jest pod kontrolą. Trzeba pamiętać, że to są testy przesiewowe obejmujące cały kraj, to jest ich wielka zaleta. To są testy, które dotyczyć będą bardzo wielkiej liczby nauczycieli, a więc prawdopodobieństwo, iż unikniemy szeregu sytuacji związanych z transmisją wirusa, to prawdopodobieństwo znacząco wzrasta. Mamy świadomość tego, że powinna istnieć przede wszystkim korelacja między przeprowadzonymi testami a momentem powrotu do szkół. Tutaj stąd również te intensywne piątkowe narady, stąd również sygnały wymieniane pomiędzy osobami odpowiedzialnymi w rządzie za poszczególne zagadnienia, aby zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że te testy będą dadzą bardzo konkretne, wymierne korzyści. Jestem przekonany, że tak właśnie będzie, a sytuacja ta wyjaśni się w najbliższych kilku dniach. Myślę, że do środy, czwartku sprawa stanie się całkowicie jasna. Teraz testy, a lada moment rozpoczną się szczepienia nauczycieli, którzy też będą w tej no, pierwszej fazie szczepień uczestniczyli. Czy będziecie jakoś przekonywać nauczycieli do właśnie udziału w tym programie szczepień? Bo wiemy o tym, jakie są nastroje. No, cały czas to nie jest tak, że te 60-70% populacji jest zainteresowane szczepieniami. To cały czas trzeba przekonywać Polaków, także nauczycieli, jak rozumiem. Minister edukacji wyrażał już wielokrotnie wielką satysfakcję, że nauczyciele znaleźli się w tej grupie pierwszej, w etapie pierwszym szczepień, w etapie, który obejmuje również pensjonariuszy domów pomocy społecznej, obejmuje służby mundurowe. A więc to dobrze, że nauczyciele są w tej pierwszej grupie osób szczepionych. Dobrze, że mają prawo skorzystać z dobrowolnych szczepień. A mogą to zrobić zgodnie z własnym przeświadczeniem co do skuteczności tej formy zabezpieczenia się przed chorobą. Jestem przekonany, że przekonanie każdego z nas, bez względu na to, czy jesteśmy nauczycielami, czy nie, będzie rosło wraz z obserwowaniem, jak te szczepienia przebiegają. Czyli będzie również, apel do czy nie dają rozsądku, efektów ubocznych. Będzie apel do rozsądku i wiedzy, odwołanie się do wiedzy, a nie jakieś szczególne zachęty, kampanie skierowane bezpośrednio do nauczycieli.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Nauczyciele są tą grupą osób wykształconych, które w sposób świadomy podchodzą do zdarzeń w życiu społecznym, a w tej szczególnej sytuacji epidemii liczymy też na ich rozeznanie w tej kwestii. Rozeznanie, które powoduje dla wielu z nas pewną dozę wahania czy wątpliwości, ale tak jak powiedziałem, to pewność co do bezwzględnie pozytywnej wartości szczepień będzie wzrastała wraz z obserwacją tego, że te szczepienia rzeczywiście poprawiają naszą odporność, nie powodując wielu tych sytuacji, których część z nas się obawia. Radosław Brzuska, szef gabinetu politycznego ministra nauki i edukacji, jest gościem Radia Lublin. Ciąg dalszy naszej rozmowy na radio.lublin.pl i radiowym Facebooku, a słuchaczom radia bardzo dziękujemy. Radosław Brzuska, szef gabinetu politycznego ministra edukacji i nauki, jest nadal gościem Radia Lublin. Rozmawiamy o szkole, o edukacji, o oświacie. No zostawmy epidemię, porozmawiajmy o zapowiadanej reformie w polskiej oświacie, polskiej edukacji, także nauce. Już pojawiło się kilka pomysłów w resorcie, pomysłów, które firmuje lubelski minister Przemysław Czarnek. No właśnie, mamy zapowiedzi wzmocnienia nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ministerstwo i kuratorów oświaty. Minister Czarnek mówi, ma być realny i skuteczny. Obecnie taki nie jest? Obecnie jest z całą pewnością realny, z całą pewnością w jakiejś mierze skuteczny. Natomiast jak w każdym systemie istnieją luki, luki obserwowane przez wszystkich w zasadzie uczestników tego złożonego i angażującego niemal całe społeczeństwo procesu edukacji. I te luki wymagają absolutnie korekty. Luki wiążą się z tym, że zdarzają się sytuacje, w których pewne grupy interesu, pewne grupy ideologiczne próbują w lukach prawnych znaleźć sobie drogę dojścia do szkoły, do młodego człowieka. Są grupy, które próbują Czy pan pozostać mówi, poza nadzorem mówi pedagogicznym. pan o tych zajęciach związanych z obecnością edukatorów, tak zwanych edukatorów czy edukatorów seksualnych w szkołach? O to panu przede wszystkim chodzi? To jest dobry przykład tego, o czym mówię. To jest przykład tego, że pod maską organizacji pozarządowej pewne ideologiczne pomysły są wprowadzane do szkół. To jest naruszenie polskiego prawa oświatowego, to jest czasami wręcz zamach na konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Zadaniem państwa jest tak doskonalić system edukacji, aby prawo nie było łamane, aby konstytucyjne uprawnienia rodziców były zagwarantowane nie tylko w tym niezwykle ważnym dokumencie, ale w praktyce życia społecznego. Dlatego też pewne korekty w ustawie Prawo Oświatowe czy w ustawie Karta Nauczyciela zostały zaproponowane. Wiemy o tym, że w gronie posłów Zjednoczonej Prawicy pracujących w komisji Sejmowej Komisji Edukacji. Takie projekty też w dialogu z Ministerstwem Edukacji są formułowane i w krótkim czasie ujrzą światło dzienne. One powodują, że kurator oświaty staje się tym podmiotem, który może skutecznie egzekwować prawo oświatowe. Pan mówi o wykorzystywaniu pewnej luki, a Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że chcecie zastraszyć nauczycieli i dyrektorów. Mówi także o zamachu na wolności i prawa obywatelskie. To jak pan to skomentuje? Związek Nauczycielstwa Polskiego to duża organizacja pracowników oświaty, ale kierownictwo tego związku czasami zapomina o tym i wchodzi w role polityczne, czy wchodzi w spory ideologiczne. Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka spory ideologiczne tak naprawdę nie interesują. Interesuje go to, aby prawo w Polsce było przestrzegane, aby poczucie odpowiedzialności towarzyszyło wszystkim uczestnikom procesu kształcenia, kuratorom, wizytatorom, dyrektorom szkół i nauczycielom. Konsekwentne
podejmowanie odpowiedzialności w swoim życiu zawodowym nie ma nic wspólnego z zastraszaniem, nie ma nic wspólnego z pozbawianiem wolności. Wręcz przeciwnie, w szkole, w której prawo oświatowe, w której prawa rodziców, szkoła, w której zdrowy rozsądek jest skutecznie broniony, wszyscy mogą czuć się nie tylko bezpiecznie, ale mogą się czuć wolni w wykonywaniu swoich obowiązków. To a propos wolności właśnie, na jakim etapie są prace związane z pakietem wolności akademickiej? No przypomnijmy, w połowie grudnia ten pomysł i projekt został ogłoszony. Projekt, który ma gwarantować, jak tłumaczy resort, ma gwarantować nauczycielom wolność nauczania, wolność słowa i wolność badań naukowych. Co się z tym projektem dzieje? Projekt ministerialny, tym razem projekt znany pod nazwą Pakiet Wolności Akademickiej, wkroczył w fazę bardzo szerokich konsultacji. To jest ten czas, kiedy chcemy wymieniać opinie z całym środowiskiem akademickim, ze wszystkimi interesariuszami, których ten proste tak naprawdę zmiany prawa dotyczą. A czy to jest związane z tym, że do tej pory tej wolności, no trochę powtarzam analogicznie pytanie, do tej pory tej wolności nie było? Do tej pory zdarzały się incydentalne, ale głośne i rzeczywiście budzące niepokój przypadki naruszania swobody wypowiedzi przedstawicieli świata akademickiego. I cechą charakterystyczną tych ataków na swobodę wypowiedzi było to, iż spotykały się z takimi atakami osoby o światopoglądzie konserwatywnym, osoby, które broniły klasycznej wizji naszej kultury, klasycznej wizji naszego życia społecznego. W zasadzie tylko osoby o takich zapatrywaniach na świat doświadczały presji administracyjnej związanej przede wszystkim z prowadzeniem postępowań wyjaśniających. Niekiedy już na etapie tych postępowań ograniczano ich swobodę wykonywania pracy zawodowej. To są rzeczy, które w ocenie ministra edukacji i nauki są absolutną nieprawidłowością, przeciwieństwem tego, czym ma być uniwersytet czy akademia. Dlatego też korekty prawa mają sprawić, iż do takich sytuacji nie będzie dochodzić. Konsekwencją tego projektu ma być, czy jest też umorzenie wszystkich wszczętych i niezakończonych jeszcze, oczywiście przed wejściem w życie tych nowych przepisów, postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych, właśnie które dotyczą wyrażania przez nauczycieli akademickich swoich przekonań religijnych, światopoglądowych. Dużo jest takich postępowań i no właśnie, czy one będą się toczyć od początku, pana zdaniem, czy sprawa zostanie zamknięta tak, jak ten projekt jakby przewiduje, czy należy się spodziewać kontynuacji tych rozpoczętych. No i może ważniejsze jest to, jaka jest skala tych postępowań. My posiadamy wiedzę o 20 kilku takich sytuacjach. Przepisy prawa zmierzają do tego, aby toczące się postępowania, które próbują ingerować w wypowiedzi o charakterze światopoglądowym, religijnym, rzeczywiście tutaj całe te postępowania zostaną umorzone i nie będzie już podstaw prawnych do prowadzenia ponownego tego typu postępowań. Prawo powinno chronić świat akademicki przed plagiatami, powinno chronić chociażby prawo pracy przed tym, co jest naganne w relacjach między pracownikiem uniwersytetu a podwładnymi czy przełożonymi, i takie gwarancje daje chociażby prawo pracy, szereg innych przepisów prawa. Nie istnieje natomiast potrzeba, aby to, iż ktoś ma wizję kultury pełnej, w której jest nie tylko nauka, moralność, sztuka, ale jest również miejsce dla religii, aby ktoś o takich zapatrywaniach musiał doświadczać przeszkód w realizacji swojej misji naukowej. To jeszcze zapytam o to, jak idzie przegląd podręczników. Czy już wiadomo, co trzeba będzie wygumkować z książek do historii, WOS-u, może języka polskiego?
Nie ma mowy o gumkowaniu czegokolwiek. Jest natomiast miejsce na to, aby może w sposób bardziej skrupulatny przeprowadzać to, co określa rozporządzenie o zatwierdzaniu podręczników do użytku szkolnego. Dlatego też rzeczoznawcy powołani przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pracują przede wszystkim nad podręcznikami do klas trzecich liceów ogólnokształcących, bo to jeden z najważniejszych etapów w życiu każdego Polaka, kiedy kształtuje się jego wyobrażenie dotyczące właśnie tych rzeczywistości humanistycznych, o których Pan powiedział, a więc znajomość kultury polskiej poprzez naukę języka polskiego, historii czy wiedzę o społeczeństwie. Mieliśmy do czynienia w ostatnich również latach z sygnałami pojawiającymi się w mediach o pewnych skandalicznych sformułowaniach, skandalicznych przejawach jakichś znów ideologicznych zabarwień, które pojawiały się w podręcznikach. Podręczniki szkolne mają przekazywać prawdę, rzetelną prawdę z dziedziny, której służą. Ale czy i już, o to już, się już konkrety, konkretne decyzje zapadły, które epizody, które, nie wiem, sformułowania z tych podręczników zostaną wycofane i zastąpione? Podręczniki są dziełem zbiorowym, bardzo ważnymi interesariuszami są tutaj wydawnictwa. One w naszym najgłębszym przekonaniu i w świetle kontaktów, jakie mieliśmy dotychczas, również są zainteresowane rzetelnością podręczników, dlatego można sobie wyobrazić, że jeżeli rzeczoznawcy, odnosząc się do podręczników, które właśnie są zatwierdzane, ale również do podręczników, które już zostały wcześniej zatwierdzone, wskażą na pewne istotne błędy, to liczymy na dialog z wydawnictwami i na to, że kolejne wydania tych książek będą po prostu Ale czy jeszcze rzetelniejsze. Pytałem o konkretne epizody, elementy. Czy już, nie wiem, może pan może coś zdradzić, jakiś przykład, którego zabraknie w nowym roku na przykład? Przywołam przykład, który jest znany opinii publicznej, ale może słuchacze Radia Lublin go przeoczyli. To przykład bardzo pozytywnej współpracy, w której Ministerstwo Edukacji nie było potrzebne. Poeta, pan Wojciech Wencel, zwrócił uwagę, iż w jednym z podręczników w sposób karykaturalny potraktowano jego utwór literacki, ale wiem też, że właśnie wydawca z tym twórcą doszedł do porozumienia i podręcznik zostanie skorygowany. Wiersz Wojciecha Wencla dotyczący tragedii smoleńskiej nie będzie już ilustracją dla takiego pojęcia jak Rym Częstochowski, a będzie potraktowany należycie. To jest właśnie przykład sytuacji, od których musimy odejść, w których proste sytuacje kształceniowe nie mogą być wykorzystywane do tego, żeby piętnować jedne sposoby postrzegania historii najnowszej, a powiedzmy gloryfikować jakąś naiwnie postrzeganą nowoczesność. To jeszcze na koniec a propos zmian właśnie, bo sporo też dyskusji wzbudza ogłoszony, no jak rozumiem na razie w formie pewnej publicystycznej jest zamiar włączenia do kanonu lektur szkolnych dorobku Jana Pawła II. Nie wszystkim się to oczywiście podoba. No pytanie, co to będą za teksty? Książki, homilie, encykliki papieskie? Dorobek Jana Pawła II jest pewnym symbolem. Chodzi o to, aby w naszym przekazie edukacyjnym, przekazie do młodego pokolenia intensywniej, w sposób bardziej umiejętny przywołać w ogóle klasyczny dorobek kultury europejskiej, kultury polskiej, taki niezniekształcony, niepozbawiony aspektu moralnego, również aspektu religijnego. Autorytet Jana Pawła II jest tak wielki, a jego talenty duszpasterskie, literackie i naukowe są tak uniwersalne, że rzeczywiście jest to z jednej strony przykład, ale z drugiej bardzo konkretna rzeczywistość kulturowa, z którą młodzi ludzie powinni się zapoznać. To, co dla pana redaktora, czy dla mnie jest oczywistością, a więc ten wielki ładunek przekazu religijnego, moralnego, ale też intelektualnego, który się wiąże z postacią Karola Wojtyły, to dla młodych ludzi już nieco odleglejsza przeszłość, rzecz, z którą po prostu trzeba umiejętnie młode pokolenie zapoznać i tak właśnie się stanie. A jak to w praktyce zrobić, to podpowiedzą eksperci, którzy pochylą się nad podstawą programową do poszczególnych przedmiotów.
i skorygują ją w taki sposób, aby te treści nauczyciel z łatwością umiejętnie wprowadził na lekcję. I mówił to Radosław Brzuska, szef gabinetu politycznego ministra edukacji i nauki, który był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie, panie dyrektorze. Pozdrawiam państwa.